Czeka mnie dzisiaj brudna robota, czyli czyszczenie filtrów. Wodę już z filtrów spuściliśmy wężami, także beczki są, można powiedzieć, suche. Ale ten szlam cały, który tu został, trzeba to wszystko, te wszystkie warstwy teraz trzeba będzie wyjąć. No i je wyczyścić, zobaczcie. I to jest górna warstwa. Tam jest masę rzeczy pod spodem syfu totalnego. To trzeba będzie wszystko po prostu wyjąć i wyczyścić. O. Tu. O. Zobaczcie, ile szlamu jest w tej beczce pierwszej. To jest wszystko muł z jeziora. To jest pierwsza beczka, która miała za zadanie zbierać największy syf, największe drobiny. I ona wypełniona jest w zasadzie tylko i wyłącznie keramzytem, o, w takich workach, cebulakach. Tutaj jestem świadomy tego, że te cebulaki mogą się poprzedzierać, natomiast tego mułu jest sporo. Zdecydowanie lepiej jest teraz, bo musiałem to kolanko tutaj zamontować do wyjmowania tego, bo się worki po prostu o to zaczepiają. Tu już powinien być trochę mniejszy syf. O. No tu też jest grubo. No, zobaczcie, ile mułu. Sporo. I znowu wyciągamy worki z keramzytem. No dobra. Sprawdzimy wobec tego trochę tą metodę, która od początku miała działać. Czyli puścimy teraz wodę. Zobaczymy, czy ona tam będzie wyciekać w ogóle i czy ten syf będzie się płukał. Teraz, żeby nie wybierać tego keramzytu, który się wysypał, to sobie tym korkiem teraz się będzie filtrować już ta beczka. A tu napełniamy beczkę, żeby ten keramzyt, który pływa normalnie, dlatego jest w workach i obciążony, żeby nie wypłynął. On sobie teraz wypłynie do góry i będzie można go łatwo zebrać. Dobra, tu się beczki nam płuczą w tej chwili, tam odpływ jest, no tu widać, że już tu jest czysta woda, tu jest jeszcze brudna, a tu jest najbardziej brudna, więc to się wszystko płucze ładnie, niech się popłucze chwilę, później odkręcimy krany, mam nadzieję, że to troszeczkę udrożni te krany, się pozatykały i jak spuścimy całą wodę, to będziemy myć keramzyt i te wszystkie wkłady.